Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie. Moi drodzy, powracamy sobie do słuchania naszego pana Piotra Skórzyńskiego. Dalej pociągniemy sobie to nagranie wyjaśnione przez księży. No i zobaczymy, co mówi, prawda? No i będziemy konfrontować to, co mówi ze Słowem Bożym. Dalej sobie pociągniemy kwestię Eucharystii, bo ten wątek nie wysłuchaliśmy do końca w pierwszym nagraniu, więc posłuchamy go sobie teraz. Zauważymy sobie pewną rzecz, prawda? Będziemy sobie zwracać tutaj uwagi na różne rzeczy, niedociągnięcia, prawda? Słuchając pana Piotra. Więc oddaję głos panu Piotrowi. Mniej więcej troszeczkę słuchaliśmy tego, co mówi teraz, ale żeby była pewna ciągłość, to odsłuchamy sobie może tam z pół minuty tego, co było w poprzednim nagraniu i pójdziemy dalej. Oddaję głos, żeby nie przedłużać. A jakby tego było mało, to księża nauczają jeszcze, że na ich zaklęcie opłatek, który rozdają, zamienia się faktycznie w ciało Chrystusa. Tak, dlaczego? To nie jest żadne zaklęcie, tylko władza udzielona przez Chrystusa. Chrystus w wieczerniku, trzymając chleb, mówi, to jest ciało moje, tak? I to jest krew moja. Jeszcze raz sobie przypomnijmy, nigdzie Chrystus nie mówi, ani żadni apostołowie nie nauczają, że to jest symbol ciała albo symbol bądź znak krwi, tak? Ten chleb. To jest wymysł protestancki, którego biblijnie uzasadnić nie potrafią. Nie potrafią pokazać, tylko mówią tak, bo mówią, ale Biblia nigdzie nie wskazuje, że to jest symbol bądź znak ciała. Chrystus w słowach, to czyńcie na moją pamiątkę, udziela im władzy. Nawiasem, już w pierwszych wiekach, chociażby święty Ambroży, ojciec Kościoła, mówi w swoich kazaniach, że właśnie kapłan, kiedy powtarza słowa Chrystusa, dokonuje się przemiana, prawda? Kiedy słowa Chrystusa są dodawane, wtedy chleb staje się ciałem, a wino staje się krwią. To jest ta wszechmoc słowa Chrystusa, która przemienia chleb w ciało, a wino w krew. Te słowa, tą moc przemiany dał Chrystus kapłanom w słowach, to czyńcie na moją pamiątkę. Czyli kapłan, biorąc do ręki, powtarzając słowa konsekracji, to jest ciało moje, to ten chleb staje się prawdziwym pokarmem, prawdziwym ciałem Chrystusa i wino prawdziwą krwią. Słowa tutaj są kluczowe, to czyńcie na moją pamiątkę. Święty Paweł w 10, 11 rozdziale pisze do Koryntian, czyż chleb, który łamiemy, tak? A więc łamali chleb, który ma udział w ciele Chrystusa, wino, które ma udział we krwi Chrystusa i następnie w 11 pisze o niegodnym spożywaniu ciała i krwi pańskiej. A więc widać, że już po wniebowstąpieniu, już w tych pierwszych latach po w niebowstąpieniu Chrystusa było łamanie chleba i wiara w to, że łamany chleb jest ciałem Chrystusa i wino jest krwią Chrystusa. Co nazywa się transubstancjacją i jest kolejną rzeczą, o której w Biblii nie ma mowy. Bo kiedy Pan Jezus wziął chleb i powiedział, to jest ciało moje, to ten chleb nie zamienił się w jego ciało i uczniowie nie jedli jego ciała, tylko jedli chleb, który jego ciało symbolizował. I tośmy słuchali, no to proszę pokazać, że to jest na podstawie jakich nauki Chrystusa bądź apostołów wyciągłeś wniosek, że to jest symbolizowany chleb, symbol chleba. Fragmenty konkretne. Kolosan 3, 6, Jana 10, 12, 1 Koryntian 10, 7, 8. Tu masz mi pokazać, a nie powiedzieć coś, tezę bez podstaw biblijnych. Jesteście biblijnym chrześcijaństwem, macie biblijnie pokazywać to, w co wierzycie. Jak zajrzymy do podanych przez księdza fragmentów, to zobaczymy, że nie ma tam ani słowa o żadnej przemianie, ale jest za to jasno napisane, że jedzony był chleb, a nie... Jedzony był chleb, który jest ciałem. Chlebem, który ja wam dam, jest moje ciało. Ewangelia św. Jana, kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki, tak?
To jest wiersz 58. Kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki. A mówi wcześniej, że jam jest chleb życia, chlebem, który ja wam dam, jest moje ciało. Tak? Czyli spożywamy ciało Chrystusa pod postacią chleba. Tak jak Bóg, Jahwe, przyszedł pod postacią ludzkiego człowieka. Tak wspominaliśmy sobie. O, to jest Jezus, to tam od Marysi i tam od Józka, tam od Cieśli za przystankiem mieszka, nie? I co, to ma być Bóg? No właśnie, tak, Bóg. Ten Jezus od Marysi i Józia Cieśli był wszechmocnym Jahwe. I choć go nie było widać, tak? No jak? No wyglądał na człowieka. Tak samo ten chleb jest wszechmocnym Jezusem Chrystusem, Synem Boga. Tam jest ciało, krew, dusza i bóstwo ukryta właśnie pod chlebem. Tak jak bóstwo i wszechmoc Jahwe, Syna Bożego, była ukryta w powłoce sługi. Tak? Przyjął postać sługi, stał się jak my. Tak? I chleb jest tym Synem Człowieczym, tym Chrystusem, który chodził po ziemi. Ciało i pity był napój z winogron, a nie krew. Jest w Piśmie Świętym... Więc jaki sens ma, to jest ciało moje, to jest krew moja? Jeżeli to wino dalej jest winem, a chleb dalej jest chlebem, to po co Chrystus mówi, to jest ciało moje? Balona puszcza? Ze strachu już przed nadchodzącą męką, tak powiedział? Chlapnął mu się lapsus językowy? Przepraszam. Nie mówi, to jest znak, to jest symbol. To wy dodajecie. Czynicie z Chrystusa bądź kłamcę, bądź jakiegoś takiego, który zaczyna może z lęku przed męką mówić od rzeczy. Na to wygląda. Chyba, że mi biblijnie wykażecie, że macie rację. Jeden fragment, gdzie Pan Jezus powiedział, jeśli nie będziecie jedli ciała Syna Człowieczego i pili krwi Jego, nie macie żywota w sobie. Ale pomijając już fakt, że to nawet nie było w kontekście ostatniej wieczerzy, to zastanawiające jest to, że ci księża, którzy tak często i chętnie powtarzają, że Biblii nie można brać dosłownie, to nie są w stanie doszukać się głębszego sensu tej wypowiedzi, tylko upierają się, że chodzi tu o jedzenie ludzkiego ciała. Takie są efekty wyrywania fragmentów Pisma z kontekstu. Ale jeśli przeczytamy całą Ewangelię Jana, z której ten fragment pochodzi, to najpierw przeczytamy, jak Pan Jezus mówił, że jeśli się kto nie narodzi znowu, nie może widzieć Królestwa Bożego. Przy czym dokładnie wyjaśnił, że nie chodzi o ponowne fizyczne narodzenie, tylko o narodzenie duchowe. A wyobraźcie sobie, jakby wyglądał mszę, gdyby tego nie wytłumaczył. I kiedy potem dochodzimy do fragmentu, w którym jest mowa o spożywaniu jego ciała, no to powinniśmy już mieć tę świadomość, że Jezus nie mówi tylko o rzeczach fizycznych, ale przede wszystkim o rzeczach duchowych. I nawet w tej samej wypowiedzi tłumaczy, że żywot wieczny ma ten, kto w niego wierzy. Bo nie samym chlebem człowiek żyć będzie. Dobrze, panie Piotrze, zaczynasz lać trochę wodę, bo cytujesz o spożywaniu ciała, tak? Jeżeli nie będziecie spożywać ciała Syna Człowieczego i nie będziecie pili krwi Jego, nie będziecie mieli życia w sobie. A co to znaczy? Powiedziałeś tylko, że to się nie odnosi do ostatniej wieczerzy i tak dalej. Ominąłeś. A co to znaczy spożywać ciało Syna Człowieczego? Wytłumaczyłeś to? No do tej pory nic. Spożywanie ciała Syna Człowieczego to znaczy spożywanie ciała Syna Człowieczego pod postacią chleba. Ten chleb, który spożywamy, jest ciałem Syna Człowieczego. I mówisz teraz, że trzeba... No dobra. Dajmy jeszcze głos. Ale każdym słowem pochodzącym przez usta Boże. I jeśli przyjmujemy świadectwo, które Bóg wydał o swoim Synu, to wtedy mamy życie wieczne. Przez wiarę w to, że Jezus przyszedł w ciele i przelał za nas swoją krew, a nie przez jedzenie ludzkiego ciała. Także... Przepraszam, czy Jezus tutaj kłamie, że jeżeli kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki, to jest kłamstwo? Ojcowie wasi jam jest chleb życia. Ojcowie wasi jedli manny na pustyni, pomarli. To jest chleb, który z nieba zstępuje. Kto spożywa, nie umrze.
To jest kłamstwo. Ja jestem chlebem żywym, który stąpił z nieba. Jeśli kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki. A więc wiara w Chrystusa daje życie, tak? Wierzyć w Chrystusa, ten ma życie wieczne. Ale wiara w Chrystusa zakłada też spożywanie ciała Chrystusowego, tego chleba, którym jest Chrystus. Jeśli ograniczymy tylko, o ja wierzę w Chrystusa i już mam życie wieczne, i już jestem umcyk, umcyk, ciumciu, ciumciu, nieutracalnie zbawiony, to Chrystus tutaj, mówiąc o konieczności spożywania Jego ciała, by mieć życie, kłamie, albo puszczę tu znów jakąś kaczkę. Bo wygląda na to, z tego co Pan Piotr mówi i protestanci, że tak można, że nie można, że tak trzeba, bo nie trzeba, bo i tak się jest zbawionym tylko przez wiarę, tak? Trzeba wierzyć w Chrystusa i wierząc w Chrystusa trzeba się karmić Nim. Kto mnie spożywa, będzie trwał we mnie, a ja w nim. Kto mnie spożywa, będzie żył przeze mnie, tak? Czy to jest konieczne do zbawienia? By trwać w Chrystusie, by żyć przez Chrystusa, jest warunkiem koniecznym do zbawienia, bo nie można wejść do Królestwa Niebieskiego, nie żyjąc w Chrystusie, a to życie w Chrystusie otrzymujemy, jak wyjaśnia pięknie w tej Ewangelii w 6 rozdziale, Chrystus właśnie okazując nam tajemnicę Eucharystii. Przez Eucharystię otrzymujemy Jego życie. Żyjecie przeze mnie, jeśli mnie spożywacie, tak jak ja żyję przez Ojca, tak ten, kto mnie spożywa, a nie Słowo. Protestancki myk polega na tym, że tam, gdzie jest ciało, protestanci wsadzają Słowo Boże, tak? I tutaj to jest też ta próba, że trzeba się karmić Słowem Bożym. Oczywiście trzeba się karmić Słowem Bożym. I właśnie karmiąc się Słowem Bożym z wiarą w Chrystusa, dochodzi się do logicznego, chrystusowego, apostolskiego i rzymskokatolickiego wniosku, że koniecznym jest też obok karmienia się Słowem, karmienie się chlebem eucharystycznym. Przykład, uczniowie z Emaus, Chrystus przez 3 godziny wyjaśniał im od Mojżesza przez proroków wszystko to, co się do niego odnosiło. I co, po tym ich zostawił? Nie, połamał chleb, czyli odprawił mszę świętą. Ten chleb, który jest jego ciałem, i oczy im się otworzyły. A więc widzimy tutaj, że aby poznać Chrystusa, potrzebne jest słowo i ten chleb, którym jest Jego ciało. A jeśli, tak jak Pan Piotr mówi, tylko uwierzyć, no to Chrystus tu kłamie. Nie, no ja tylko wierzę, nie spożywam Eucharystii, ale mam życie wieczne, bo tak Chrystus powiedział. To przepraszam, tu Chrystus mówiąc o życiu wiecznym, o nieumieraniu na wieki, kłamie. No nie, Chrystus nie kłamie, to Pan Piotr wyrywa sobie to, co mu pasuje i nie rozumie reszty wypowiedzi Chrystusa. Eucharystia nie jest ani pamiątką Wieczerzy Pańskiej, ani spożywaniem ciała Chrystusa. Jest to pogański rytuał, o którym w Nowym Testamencie nie ma mowy. A jeżeli chodzi o chrzest, pogański rytuał nie jest pamiątką. To czyńcie na moją pamiątkę. I co czynimy na moją pamiątkę? Właśnie to, co Chrystus uczynił w Wieczerniku podczas każdej mszy świętej, od Wieczernika po dzisiaj. Kapłan bierze ten chleb, powtarzając słowa Chrystusa, przemienia się w ciało Chrystusa i wino w krew. I następnie jest dzielenie się chlebem, tak? Jest ta komunia święta, przyjęcie ciała Chrystusa. To jest wieczernik, Panie Piotrze. Każda Eucharystia jest wieczernikiem. Zaczęło się w wieczerniku i ciągnie się po dziś. A ty tu mówisz jakieś pogaństwo. Pokaż, że ten ryt, który jest w Kościele katolickim, że to jest pogaństwo. To nie jest pogaństwo. To jest tylko, to świadczy tylko o Twoim obłąkaniu, Panie Piotrze.
to Pan Jezus, który jest dla nas wzorem do naśladowania, nie został przez swoich rodziców przeniesiony do kapłana po to, żeby ten go polał wodą po głowie, tylko kiedy był już dorosły... Przepraszam, a nie został zaniesiony do świątyni jako malutkie dzieciątko? ...mężczyzną, to z własnej woli przyszedł nad rzekę Jordan do Jana Chrzciciela, żeby ten go ochrzcił. I po tym, jak został ochrzczony, to wyszedł z wody, bo zostać ochrzczonym w wodzie, to znaczy zostać w niej zanurzonym. Bo słowo baptizo, czyli chrzcić, oznacza właśnie zanurzyć. I taki przykład widzimy w całym Nowym Testamencie, gdzie ludzie wierzący byli chrzczeni na własne życzenie i nie inaczej jak przez zanurzenie w wodzie. A to zanurzenie jest symbolem śmierci i powstania do nowego życia. A taki symbol ma sens tylko wtedy, kiedy ktoś został już zbawiony i faktycznie do tego nowego życia powstaje. Dlatego też mamy w piśmie podany warunek, jaki należy spełniać, aby móc zostać ochrzczonym. Jak czytamy w Dziejach Apostolskich, w rozdziale 8, od wersetu 36, a gdy jechali drogą, przyjechali nad jedną wodę. Wtedy rzekł rzezaniec, otóż woda, cóż na przeszkodzie, abym nie miał być ochrzczony. I rzekł Filip, jeśliż wierzysz z całego serca, wolność. A on odpowiedziawszy rzekł, wierzę, iż Jezus Chrystus jest Syn Boży. I kazał stanąć wozowi i wstąpili obadwaj w wodę, Filip i rzezaniec, i ochrzcił go. Także widzimy, że do chrztu oprócz odpowiedniej ilości wody potrzebna jest jeszcze wiara tego, kto chce zostać ochrzczony. Księża natomiast z tych wszystkich informacji wywnioskowali, że chrzest to jest polanie niemowlęcia wodą po głowie. Może takie chrzcinki to i sprytny pomysł na biznes, ale ten fragment o wyznaniu wiary nie za bardzo do tego pasuje, bo niemowlęta przeważnie nie potrafią odpowiedzieć, czy wierzą z całego serca. Dlatego katolicy postanowili w końcu, bo zaledwie około 60 lat temu, wydać nową wersję swojej Biblii, gdzie werset 37, 8 rozdziału Dziejów Apostolskich, z głównego tekstu po prostu usunęli i udają, że wszystko jest w porządku. Ale w rzeczywistości polewanie dzieci wodą po głowie to nie jest chrzest, tylko polewanie dzieci wodą po głowie i nic więcej. Także... Dobrze, polewanie dzieci i tak dalej. Do zbawienia konieczna jest wiara i chrzest. I tutaj już to, co słyszeliśmy u pana Piotra, jest herezją, że chrzest przyjmuje już ten, kto jest zbawiony. Nie. Nie ma zbawienia bez wiary i chrztu. Kto uwierzy, przyjmie i przyjmie chrzest, ten będzie zbawiony. Narracja pana Piotra, panie, to jest heretycka, bo mówi, kto uwierzy, przepacza słowa Chrystusa, kto uwierzy, będzie zbawiony i przyjmie chrzest na znak przyjętego zbawienia. To jest ta myśl. Bo on tutaj mówi, że to jest na znak, tak, że już jestem zbawiony. Nie, nie jesteś zbawiony, jeśli nie przyjmiesz chrztu. Chrzest niemowląt. Moi drodzy, a czy jak było obrzezanie, to dwudziestolatki szli do obrzezania? Nie, dzieci szły, tak? Przynoszono małe brzdące, które zostały obrzezane, a następnie rodzice mieli za zadanie wychować ich właśnie w wierze ojców. I czym jest chrzest? Chrzest uwalnia nas od grzechu pierworodnego. O tym pisze święty Piotr. Przyjmijcie chrzest na odpuszczenie grzechów, a weźmiecie w darze Ducha Świętego. Czyli chrzest, zadaniem chrztu jest uwolnić nas od grzechu i zasadzić w nas łaskę życia Chrystusowego, dar Ducha Świętego, Rzymian 8:2. Duch Święty jest dawcą życia w Chrystusie. I teraz, skoro grzech pierworodny ma każdy, który się narodził, grzechu poczęła mnie matka moja, tak? Pisze psalmista, to żeby uwolnić dziecko właśnie od grzechu i już tego małego bobasa włączyć w łaskę Bożą, konieczny jest chrzest. Jest jak najbardziej uzasadniony, a wychowanie w wierze ciąży
na rodzicach. Teraz odnośnie chrztu, że mówię przez zanurzenie. Moi drodzy, mam tutaj didache, czyli spisana nauka apostolska, prawda, z pierwszego wieku. Teksty tutaj tego nie są włączone do kanonu ksiąg natchnionych, niemniej jednak jest to spisane właśnie nauki apostolskie, prawda, nauka 12 i o chrzcie pisze tak. To będę tłumaczył, bo to mam po angielsku. Pisze po prostu pour out water on the head 3 times. Polej wodą po głowie 3 razy w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, tak? Oczywiście jest też immerse in the water, tak? Czyli zanurzyć w wodzie, ale jeśli nie ma takiej możliwości, polać wodą głowę dziecka. Moi drodzy, to jest końcówka pierwszego wieku. Jeszcze dobrze dusze apostołów nie dotarły do nieba, to już zostało spisane. Tak? Didache, zapoznajcie się z tym. To nie są miliardy, a jest tutaj treść, prawda, nauki odnośnie chrztu, odnośnie spowiedzi, prawda, o wyznawaniu swoich grzechów, tak? Ale to nie będę tutaj wchodził teraz o spowiedzi, bo żeby nie przedłużać. Więc, moi drodzy, mamy tutaj, że chrzest też jest polaniem wodą. A więc trzeba też zobaczyć troszkę, co było zaraz po śmierci apostołów, albo równorzędnie z życiem apostołów, tak? Wiemy, że Słowo Boże nie wszystko przekazuje, tak? Nie ma pełnia objawienia, to jest Słowo Boże i tradycja, prawda? I o tym trzeba zdawać sobie sprawę, chociażby nawet szósty rozdział pierwszego, list do Koryntian, szósty rozdział od pierwszego wersetu, gdzie jest mowa o chrztach i tak dalej. Co to są chrzty? Proszę mi biblijnie wyjaśnić, co to jest mowa o chrztach, co to jest nauka o pokucie. Gdzie Pismo Święte mówi, czym jest pokuta? Wy będziecie sobie wymyślać, ale wyjaśnijcie to Słowem Bożym, tak? To przeczytajmy sobie to na zakończenie, żeby nie przedłużać. Żeby pokazać, że pewne rzeczy, które są w Kościele, chociażby jak chrzest niemowląt, chrzest przez polanie dziecka, choć nie są w Piśmie Świętym, to jednak objawienie i tradycja Kościoła, właśnie ta tradycja, pokazuje nam zasadność tego. No jeżeli tak strasznie tępicie tą dla was niezrozumiałą tradycję, no to proszę bardzo, 6.1. Dlatego pominąwszy podstawowe nauki o Chrystusie, przeniesiemy się do tego, co doskonałe, nie zakładając ponownie fundamentu, jaki stanowią pokuta za uczynki martwe. Proszę mi wyjaśnić, co to jest pokuta za uczynki martwe, biblijnie, wersety biblijne i wyzwanie wiary w Boga. Nauka o chrztach. Nauka o chrztach, jest jeden chrzest. O jakich chrztach tutaj mówi? I nakładaniu rąk. Proszę mi przybliżyć naukę na podstawie Biblii. Po co jest nakładanie rąk? Widzimy nakładanie rąk, ale tutaj mówi o nauce o nakładaniu rąk. O powstawaniu z martwych i sądzie wiecznym. Więc już tutaj chociażby ta nauka o chrztach. My nie wiemy, co to jest nauka o chrztach z Pisma Świętego. Nauka o nakładaniu rąk, my widzimy w kilku miejscach gest nałożenia rąk, ale nauki biblijnie nie znamy. Dlatego już tutaj widzimy, że kompletuje tutaj to tradycja. Prawda?
której wy odrzucacie, to powiedzcie mi, co to jest pokuta za uczynki martwe. I nie gadajcie mi, że to jest nawrócenie i tak dalej, jakieś opamiętanie. To ma być napisane, że pokuta to jest opamiętanie. Tak? Pokuta za uczynki martwe. I bo wy się śmiejecie z nas, że my mamy jakieś pokuty i tak dalej. No to jest pokuta za uczynki martwe. Oczywiście żal za grzechy, nawrócenie jest potrzebne, ale pokuta też jest potrzebna. No ale wy tego na podstawie Pisma Świętego nie wykażecie, bo o pokucie za uczynki martwe jest tylko w dwóch miejscach, w Hebrajczykach i tutaj. Lecz na 26-29 apostolskie, lecz nawoływałem najprzód mieszkańców Damaszku, Jerozolimy, a potem całej ziemi judzkiej i pogan, aby pokutowali i nawrócili się do Boga i pełnili uczynki godne pokuty. Czyli jest pokuta, nawrócenie i uczynki godne pokuty. Proszę mi ładnie tutaj powiedzieć, o jakie uczynki godne pokuty chodzi. Biblii nie macie to wyjaśnić. Dobra, moi drodzy, to tylko wskazuje na to, że pewne rzeczy, żeby zrozumieć, trzeba właśnie sięgnąć do tradycji. Dobra, na tym zakończę, bo już dochodzimy do pół godziny. Nie chcę przedłużać. Pozdrawiam.